Nie jest łatwo zostać programistą. Każda osoba, która już podejmie decyzję, że chce nauczyć się programowania i zostać młodszym programistą, już na starcie ma mnóstwo trudnych wyborów. Po pierwsze, musi wybrać, od jakiego języka programowania chce zacząć naukę, następnie, trzeba zdecydować, czy uczyć się samego backendu, frontendu, a może zostać full stackiem. Żebyś nie musiał spędzać zbyt dużo czasu szukając odpowiedzi na te pytania, odpowiedzi jak to wyglądało u mnie i jaką obecnie drogę Ci polecam. Cześć, z tej strony Kazimierz. Spin. Witam Cię na kanale Models Programmer, gdzie pokazuję, jak zostać programistą dotnet. Chociaż pierwszy kontakt z programowaniem miałem w liceum, to tak naprawdę swoją poważną naukę programowania rozpocząłem na studiach. Tam zaczęliśmy najpierw od C, ale był to tylko pierwszy semestr nauki. A następnie w drugi semestrze rozpoczęliśmy naukę w C Sharpie, i w okresie studiów właśnie w C Sharpie pisaliśmy najwięcej różnych aplikacji. Przejście z C na C było dość łatwe, bo te języki są bardzo do siebie podobne. Z tym, że moim zdaniem, C Sharpie jest językiem przyjemniejszym do pisania. W kolejnych latach poznałem też podstawy Javy, ale jakoś ten język, chociaż jest bardzo podobny do c to jednak nie przypadł mi do gustu. Dlatego, jak się pewnie domyślasz, zostałem przy C-Sharpie i swojej pierwszej pracy szukałem właśnie w c -Sharpie. I do dziś jest to mój główny język programistyczny. Jeżeli sam zastanawiasz się, od jakiego języka zacząć, to przede wszystkim polecam Ci podjąć tą decyzję jak najszybciej. Tak, żeby nie tracić na to czasu. A wiem, że niektórzy szukają odpowiedzi na to pytanie nawet przez kilka miesięcy. Po prostu wybierz sobie jakiś język, taki, który najbardziej Ci odpowiada i spróbuj zacząć uczyć się jego składni. Ja, żeby ułatwić Ci decyzję, proponuję również zacząć od Trzy Spróbuj zacząć od tego języka. Jeżeli już nauczysz się podstaw, zaczniesz pisać pierwsze aplikacje, to jeżeli faktycznie ten język Ci nie będzie odpowiadał, to po prostu wtedy zmienić na jakiś inny. Gwarantuję Ci, że zmiana języka wtedy nie będzie dla Ciebie dużym problemem. Najważniejsze, żeby szybko podjąć decyzję i na pewno nie uczyć się kilku języków programistycznych w jednym momencie, ponieważ e, wtedy na pewno taka nauka będzie mało efektywna. Po jakimś czasie okaże się, że nauczyłeś się postaw w kilku różnych językach, ale tak naprawdę w żadnym z nich nie umiesz pisać kompletnej aplikacji. Zastanawiasz się na pewno, dlaczego właśnie C-Sharp. Jak mówiłem Ci w poprzednim materiale, C-Sharp jest bardzo popularnym, wysokopoziomowym i obiektowym językiem programowania. Daje on wiele możliwości i jest ciągle rozwijany. W C-Sharpie możesz pisać wiele typów aplikacji. Możesz pisać aplikacje webowe, aplikacje desktopowe, mobilne, usługi, a nawet gry. Także na pewno znajdziesz coś odpowiedniego dla siebie. Jeżeli chcesz więcej poczytać o C-Sharpie i platformie.net, to również na moim blogu znajdziesz mnóstwo artykułów, od których możesz zacząć naukę. W c jest stosunkowo niski próg wejścia, także po kilku tygodniach nauki możesz już umieć pisać całkiem rozbudowane aplikacje. Oprócz C-Sharpa jest również wiele innych języków, które są bardzo dobre na start. Jeżeli C-Sharp Ci nie odpowiada, to możesz spróbować naukę od Java, Pythona, JavaScript, może nawet PHP. Również zastanowiłbym się nad językiem Go. To co najważniejsze, tak jak wspomniałem wcześniej, proponuję Ci nie spędzać e, zbyt dużo czasu na zastanawianiu się, od jakiego języka zacząć. Po prostu wybierz i zacznij działać, zacznij programować, zacznij pisać pierwsze aplikacje. Przedstawię Ci w tym materiale moją rekomendację, jeżeli chodzi o wybór języka programowania. Na początek musisz pamiętać, że każdej osobie może odpowiadać coś innego. Ja proponuję Ci podjąć decyzję szybko i zacząć od języka C-Sharp i platformy.net. Jeżeli faktycznie ten język Ci nie będzie odpowiadał, to wtedy możesz bez problemu przejść na inny. Będzie to dla Ciebie dużo łatwiejsze niż jakbyś musiał zaczynać naukę od zera. A czas zaoszczędzony, który poświęciłbyś na szukanie odpowiedniego języka dla Ciebie, możesz poświęcić już na faktyczną naukę. Jeżeli będziesz miał jakieś problemy z C Sharpem, to chętnie odpowiem Ci na wszystkie pytania. Ponadto pamiętaj, że dla osób, które uczą się programowania w C Sharpie i są zapisane na mojej liście mailowej, co tydzień wysyłam mnóstwo wartościowych materiałów i nowości ze świata C Sharp. Także jeżeli również chcesz otrzymywać takie cotygodniowe maile, to koniecznie dołącz do tej listy. Link do zapisu widoczny jest pod spodem w opisie filmu. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym materiale.